Hej, ja jestem Dominik Żenas, w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną Paweł! Long time no see. Paweł Official. Będziemy dzisiaj robić odcinek, który polega na tym, że w jednej kopule mamy normalne jedzenie, w drugiej kopule, a dokładnie misce, mamy bites, czyli mini wersję danego jedzenia. Tak. Czyli polega to na tym, że jedna osoba się naje, a druga osoba się niestety nie naje. W dzisiejszym odcinku. Dobrze, że jadę się. Jeżeli taki odcinek Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał po więcej, wpadajcie do nas na Instagramy, a my tymczasem zaczynamy zabawę. Ja możesz jako gość decydować pierwszy, którą wybierasz miejsce. Zawsze wybieram pierwsze, to 3, 5, 8. O! Moje wygląda większe, ale ja mam wersję Oreo Mini. Ty masz tą wersję normalną, regularną. Będę go jadł. Piszcie w komentarzach, czy też to otwieracie, czy nie. Masz takie malutkie. W porównaniu do twojego ciastka, to moje jest totalnie mini. Takie samo, prawie. Ja wam pokażę różnicę po wielkości. Taka różnica. Ja najbardziej lubię krem z tego ciastka. A ja szczerze wolę tą wersję mini. Te są dla mnie za duże i jest za słodko już mi. Aż to jest idealne. Bardzo fajne jest opakowanie tych mini. Podoba mi się. W sumie do tego można wlać mleko. No, można by było wlać mleko do tego kubeczka i po prostu zjeść płatki z mlekiem. Czy to nowy pomysł Yammers? Nie, nie. Nie ma, ale może tak robią. Nie rozumiem. Okej, przechodzimy do zestawu numer 2. Ja biorę dużą miskę. Nie, teraz ja decyduję i ja biorę dużą miskę. Nie. To jest moja miska? Gramy w kamień, babier, nożyczka. I czystam szynkę w tym. Nie ma w misce. Dobra. 3, 4. No i. No. Moje. Ono jest mini. Ale ładne. Ja nie rozumiem, czemu mini wersje mają większe opakowanie. Bo jest więcej plastiku w nich. No tak, patrz, tu masz 1, 2, 3 plastiki, a tu masz milion. Uwaga, otwieram. Okej, ja odpakuję sobie wersję. Ile ty ich jeszcze? Czemu ty ich tyle wyrzucasz? Jedno masz zjeść, na tym polega challenge. Masz mini i jeszcze jedno. Ja liczyłem, ile ich jest. 20. A tu jest 8, tak? Nie wierzyłbym sobie. Bo tu są 4 i tam 4, więc 8. Ej, dawno nie jadłem czegoś takiego klasycznego Kinder Bueno. Kasia, zawsze wybieram to Kinder Bueno White. Mm. Ej, to znaczy, że masz gdzieś całe na przykład? Mm-hmm. No to ciekawe, Oreo nie zjadłeś całego. Bo miałem mini. A, dokładnie. No dobra. Dobre. Ja wolę te małe chyba. Bo ja z Kinder Bueno mam tak, że mam na niego smaka i po drugim gryzie już mi się go nie chce. A właśnie to jest trochę taką. Więc mini wersja jest idealna. Jest super słodka. Dobre to było. Czy jest wersja napoju mini i duża? Bo to ewidentnie jest duża. Ale ewidentnie w środku płynu jest mało. Teraz ty decydujesz, którą chcesz miskę. Teraz biorę mało, bo to tak do 3 to sztuka. 3, 5, 4. O! Całe szczęście. No powiem szczerze, że ja tego nie lubię. To jest pomarańczowa czekolada, więc ja się nie cieszę, że mam dużą wersję. Ty masz mini wersję, więc w sumie nie będziesz narzekać. Otwieram. Ja nie rozumiem, jaki jest ten moment tej czekolady? To jest po prostu czekolada mleczna w smaku naturalnej pomarańczy. Czasem u babci są takie, co dać, bo sama ich nie chce jeść. Jedyne, co jest fajne w tej czekoladzie, to kształt, że ona faktycznie wygląda jak pomarańcza. Myślałem, że ona ma nadzienia. Ona naprawdę wygląda jak pomarańcza. I macie normalnie te kawałeczki pomarańczy. Super opcja. Bardzo nie lubię. Ej! Niedobra. Dobra. Mocno pomarańczowa. To zjedz sobie. No jem. Ej, może nie jest taka zła jednak. Zawsze byłem pewien, że ona ma nadzienie w środku. Takie jakieś galaretka czy coś. Mogłaby mieć, ale smakuje trochę jak delicja z pomarańczową galaretką. Tylko bez galaretki, bez biszkoptów. W sumie to tylko czekolada. Tak, ale ma smak pomarańczowy, więc jest fajna. Okej. Nawet te białe fusy, które wyjmujesz z pomarańczy, tu są w czekoladzie zrobione. Proszę, chwilę to pokazałem. Pokazywałeś to? Nie. Dobra, nieważne. Paweł wygrał tą rundę. Okej. Okay. Ja biorę dużo. Nie, ja decyduję teraz, kto bierze gumikę. Dominik, twoja kolejka minęła dwie kolejki temu. Nie. 3, 2, 1. Mam mini wersję! I całe szczęście, ponieważ o ile nadzienie samo w sobie jest dobre, tak to ciasto, ja nie lubię nienawidzę tego ciasta. Więc mini wersja jest jeszcze taka, że jestem w stanie ją zjeść. Bo jest pamiętajcie, żeby zawsze odrywać ten początek, bo tam nigdy nie ma czekolady. Koniec też. I połowę w sumie. Ej, u mnie w ogóle nie. A jest mini. Mini wersja, mini nadzienia. O, dobra. O! No wiem. Nie lubię bardzo tego ciasta. Patrz, to wszystko jest ciasto. Ale to jest challenge, musisz zjeść całe. No zje, to jest ciasto. Ja jestem gluten free. Czyli w sumie też masz mini? Moje mini to tyle co we wszystkich jego ciastkach czekolady. Trochę tak. Mm-hmm. No powiem wam, że słaba runda. Nie jestem zadowolony z niej. Okej, okay, przechodzimy dalej. Patrzyłeś? Nie w ogóle. Patrzyłeś! Oszust patrzył Kasia. Ja wybieram. No co? To Kasia, mamo. Ale Amber Grand! Ja wybieram tą. Ta-da! Mamy ciastka M&M's.
Ale ładne! Takie mini. Ewidentnie mamy różne gusta. No moje też nie wyglądają najlepiej. Szczury? Pies przyszedł do studia. Ej, no twoje wygląda lepiej. Spójrz na moje ciacho. No fajnie. I na twoje ciasteczko. Dobra, gryziemy. Nic czasu nie lubię. Jak czekoladowe pieguski. Jak karton. Jak to karton? Naprawdę jest bez smaku, tylko te emocje mają smak. To jest kruche ciasto, nie może być jak karton. To smakuje jak te wszystkie ciastka, które Lena przynosi. Bez glutenu, bez laktozy, bez cukru. Bez smaku. Następna runda. No. Okej, okay, teraz ja wybieram. Nie. No tak, twoja kolejka minęła rok temu. No nie! Hej! Zakryj. 3, 4. Ja już się z tego cieszyłem raz. Oszukista po prostu jest taki, że to nie mogę. A ja mam mini wersję burgera i ja nigdy nie jadłem tej dużej. No to trudno. Zawsze kupowałem te mini. Los ci nie sprzyja. Ja kiedyś nagrałem odcinek, straszny clickbait, że 60 burgerów w minutę czy coś takiego. Jadłem te mini. O, a tego mogę złożyć sam. Ty masz więcej części. Tak. Ja mam pomidora z bułką połączonego. Mam sałatę i mam bułę. Ja mam chyba wege jednak. No mój też jest wege. Nie, to jest mięso tylko takie. A, widzę. Lubiłem je. Nie wiem, prawie straciłem protezę z góry. Mój aparat się jeszcze trzyma. Dla mnie za słodko już po tym żarku. Chyba musimy zrobić time lapse, bo ja to będę jeszcze żyć godzinę. Okej. Okay. Zamykam oczy. Teraz ty decydujesz. Ja zawsze decyduję. 3, 4. Wow! Masz batona KitKata. Lubisz czy nie lubisz? Lubisz. Lubisz. A ja mam wersję mini. To są takie pops, kuleczki. No patrz, wyglądają o wiele lepiej niż twój baton. Ale... no... lepsze niż baton. Są miększe niż baton. Ewidentnie ty masz problem dzisiaj z tą protezą, bo to jest miękkie, to jest twarde. Ewidentnie wygrałem tą rundę, bo to jest tak, o wiele lepsze. Jest fajniejsze. Jest ciekawsze. Jest okrągłe. Runda 50608. 3, 4. Taram! Uff, tego też nie lubię. Ja właśnie nie wiem, czy kiedykolwiek to jadłem. Wydaje mi się, że raz testowaliśmy, podobała mi się struktura tego, że ja lubię takie paseczki. Ja lubię tą czekoladę, ale w tym batonie jakoś to nie gra. Okej, okay, ale widzisz, ta struktura w środku jest fajna. Więc jako duży czekoladowy baton chyba bym nie chciał tego jeść. Jako mini wersja, zarąbiste. To znalazłem wczoraj w Divzie i byłem w szoku, podobało mi się. A nie można tego sprzedawać, patrz. Not for sale, bo to multipak. O wow, patrz jaki mini. Ale krzywe. O wow, to jest po prostu czekolada. Mini wersja jest wystarczająco słodka. Idziemy dalej. Okej, okay, let's go. Chyba ona. Okej. Okay. 3, 4. Dobrze wybrać, bo ty lubisz Reese's. Ja mam Reese's mini wersję. Ja mam dużo i jest pyszna. Ja się cieszę, że mam małą wersję, ponieważ już je jadłem i one mi o wiele bardziej smakują. Aczkolwiek to nadal nie jest ta mini wersja, którą ja miałem. Jest miałem jeszcze mniejsze. No. Ale to nie były w opakowaniach, nie? Więc to jest miniaturka, ale są jeszcze mniejsze, takie mini. I one są bardzo dobre. Dawno nie jadłem Reese's. One mają jeszcze papierek, strasznie dużo papierek. Mega dobrze to jest. Gdybym miał wybrać moją ulubioną rzecz w czekoladzie, to chyba to. Te mini bardziej mi smakowały, bo było mniej masła orzechowego. Ale nie jest to najgorsze. Przekonuję się do Reese's. Nawet zjem to do końca chyba. O wow. Bo to jest niby słodkie, ale przez to, że tam masz słone, to się tak wyrównuje ten smak i nie jest za słodko. Mm-hmm. Jest idealnie pod ten odcinek. Tu jest mi ciężko stwierdzić, kto wygrał. Bo ja. Z jednej strony ja mam lepsze, a z drugiej strony ty lubisz masło orzechowe. Nie ma się lepszego. Lecimy dalej. Tadam! Ale nas zrobiła. Mamy Grześka. Ja mam Grześki tyci. Tyci? Tyci, ale dzielny. Bo łatwo się podzielić. Dasz trochę? Nie. Okej, okay. Ja mam dużą wersję Grześka, to w mlecznej czekoladzie, a Paweł ma tyci wersję. Ja nie lubię czekolady z tej gruplany. Ja też tak lubię. Nie wiem, czy w ciągu tygodnia tyle cukru przyspiję, co teraz. Dobra. Łys, to wygląda jak ten Maltelers trochę. Ale twoje biskuit to będzie identyczne jak ten Malteser Bono. Nie. Nie? Jest inne? Mhm. Lepsze? Nie. Okej. Okay. Smakuje w środku, jakby ten waferek był taki nasiąknięty czym. W sensie nie jest taki crispy, tylko jest taki przemoczony wafel. Okej. Okay. Niedobre. Następna runda. Ostatnia runda. Ja decyduję. Czemu? Zostaw sobie tą dużą miskę. Fajnie, bo ja chcę. 3, 2, 1, BOOM! Moje się nie da podnieść. Mam mini wers.
wersję. To rób. Ale masz dużą wersję. Tego jeszcze nie wiemy. No podnieś tą kukułę. To jest inny produkt. O nie. To są moje ulubione batony z Lidla. Ja mam tym razem kuleczki małe. Aero. Peppermint Bubbles. W ogóle nie wiem czemu Aero już nie jest dostępne normalnie w sklepach ze wszystkich. Kiedyś było tego dużo. I były nawet serki Aero. Bo one mają żabę w sobie. Co znaczy to oznaczenie żaby? No. Tego są zielone. O my gry! Patrzcie na to. Zielono-brązowe. To też jest zielone w środku. Ten zielony jest mocno sztuczny. O, ale mocno miętowe. O, wow, mega. Mega dobra. Ale wystarczy mi taki mały kawałek niż taki baton. Podsumowując dzisiejszy odcinek, mam wrażenie, że mini wersje są o wiele fajniejsze, bo tymi dużymi czasami mamy po prostu zbyt słodko i zbyt dużo i dość. A te małe wersje są idealne. A te mini wersje są dość spoko. Jak przychodzą do was goście, sobie wsypuję sobie jakieś talerki czy coś. Każdy może spróbować, tego bym chciał mieć batona dla każdego. No w sensie głupio, żeby każdy brał sobie wielkiego batona, a jak sobie weźmie takie małe. Z drugiej strony, moim zdaniem, przy takich produktach jak to, powinno być takie zamknięcie, że możesz to jeszcze raz zamknąć. Bo jakby bierzesz mini wersję po to, żeby zjeść tego mało, a nie żeby zjeść całą paczkę mini wersji. Jest, patrz, ty jest wyższa. No w Grześkach było na przykład i to jest super opcja. No ale w tym nie ma, a powinno być tak, że wiesz, zjadłem sobie jedną kuleczkę, zamykam i zostawiam. Na przykład w samochodzie mógłbym mieć coś takiego. Ty w samochodzie byś mógł mieć połowę słodyczy tego świata i ciekawe, gdzieś to pomieścił. Nie wiem, muszę najpierw posprzątać samochód. Musisz jeździć tirem i zrobić takie lady w środku, byś wchodził, brał sobie przekąskę, wsiadł do kabiny i jechał dalej. Wystarczy mi też podłokietnik zapełniony słodyczami. Masz. Nie zapełniony słodyczami. Tam jest. No dobrze moi drodzy, jeżeli wam się podobało, zostawiajcie łapkę w górę, bye! Mam pomysł na kolejny film. No? What's in your podłokietnik? O super nie. To było. What's in my car? Tam jest dużo. Ja nie wiem, czy to format 16 minut wystarczy. Zrobimy to w formie vloga. Pa!